Teraz faulowany Avram. No i belgijski sędzia Alerts musiał zagwizdać. Teraz niebezpieczna sytuacja i mamy 1-0. Mamy bramkę dla Cypru. Niezrozumienie w obronie bułgarskiej. I bezradny Dimitar Ivankov. Niespodziewanie. Prowadzenie obejmują Cypryjczycy. Karalambides z strzelcą bramki, szybkie wybicie. Markides dośrodkowuje, zamieszanie, no i pozostawiony bez opieki. Karalambides strzela pierwszą bramkę w tym meczu. No, krył, jak mówią piłkarze, na radar Ivanov, w zgodnej ocenie ekspertów. Natomiast niepowołani są Ilian Stojanow, Dimitar Telkiński, Valentin Ilijew i Velizar Dimitrov. Kolejna akcja. Akcja gospodarzy. No i 2-0. Jest 2-0. Konstantinos Karalampidis. 20 minuta spotkania. No i Cypryjczycy u siebie w Larnace wyrównują ten bilans dwóch meczów z reprezentacją Bułgarii. Przypomnę, w Sofii było 2-0 dla Bułgarów. Kolejny błąd obrony i druga bramka tego zawodnika Karalampidis. Znów trafia do siatki. No i koszmarnie zaczyna się ten mecz dla reprezentacji Bułgarii. Zobaczmy raz jeszcze. Nie doszedł do piłki Ivanov. No i sam na sam w zasadzie z bramkarzem Karalampidis. No nie mógł inaczej tego zakończyć. W podobnej sytuacji z to, co Stanimir Stojłow w tym dzisiejszym spotkaniu z Czechami w Pradze, troszkę Stefan Majewski, on też sporo ryzykuje, no tyle, że Polacy podobno jeszcze o coś walczą, ale... ...w poprzeczkę Georgiewa, to Bułgarzy nie zagrożyli poważnie bramce Cypru. Stian Petrow, jest okazja, jest bramka, kontaktowy gol. W samej końcówce pierwszej części spotkania 2-1 już teraz. Taka typowa, klasyczna bramka do szatni. Wreszcie te największe gwiazdy bułgarskiej reprezentacji wzięły się do roboty. Wreszcie powody do, na razie chyba umiarkowanej radości, mają kibice na trybunach. Precyzyjny strzał po długim rogu bramki Sofronisa Avgustiego. Asysta Stiliana Petrowa. Popatrzmy jeszcze raz. Ta piłka przejęta gdzieś tam w środkowej strefie boiska. Błagoj Georgiev. Stylian Petrow popatrzył na drugą stronę pola karnego, tam już czekał na piłkę Dimitar Berbatov, pokonany Avgusti, Cypr, Bułgaria w samej końcówce pierwszej części spotkania 2-1, kontaktowa bramka gości. Bardzo ważna dla morale Bułgarów bramka. Ci, którzy przybyli na stadion w Larnace, zawiedzeni być nie mogą. Na razie jest to mecz walki, ale raz po raz mamy sytuacje podbramkowe. Alon Eftis, pole karne, błąd defensywy, jest trzecie trafienie dla gospodarzy. Michalis Konstantinu, 58 minuta spotkania, no i praktycznie taki gol zupełnie z niczego po błędzie bułgarskiej defensywy. Cypryjczycy znów na dwubramkowym prowadzeniu, tak poprawnie to zanosiło się na gola wyrównującego. Kręci głową Iwan Ivanov, ale to nie jest głównym widowajcą tej bramki, bo przecież nie atakowany przez nikogo. Minął się z futbolówką, a takich sytuacji nie zwykł marnować taki doświadczony lis jak Konstantino. Michalis Konstantino już tam nie zdążył za sekuracją, też zupełnie zaskoczony Płomen Nikołow. To jest bramka na pewno Iwana Ivanova. Zadowolony trener Anastasiadis. Cypryjczycy boiska, Alon Eftis, obok niego Konstantin Stojanow. Poradził sobie skrajny obrońca bułgarskiej reprezentacji. I teraz już zagapił się Martin Petrow, Karalampidis.
Alo Neftis jest 4-1. To już jest bramka, którą trzeba zapisać na konto Martina Petrowa. Czekał na piłkę i tak naprawdę on sprokurował akcję Cypryjczyków. Ale też chyba błąd Mikołaja Michajłowa, niepotrzebnie bułgarski bramkarz tak daleko z bramki, gdzieś tam pod końcową linię pola karnego wychodził. Precyzyjnie lobował bramkarza Alo Neftis, no i jest 4-1, wielkie oczy zrobił Stanisław Angiełow. No to jest po prostu klęska Bułgarów, jakiej nikt w Bułgarii się na pewno nie spodziewa. Popatrzmy jeszcze raz. Wszystko zaczęło się od straty Martina Petrowa. O właśnie, gdyby został gdzieś tam we własnym polu bramkowym Michajłow, to pewnie tej czwartej bramki dla Cypru by nie było. 4-1, dwukrotnie Bułgarzy wygrywali z Cyprem 4-1, teraz srogi rewanż w Larnace. No ale trzeba przyznać, że